Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie na Tight Tuesday. Gramy 11 rund tempem 3 minuty plus 1 sekunda na zawodnika. Mamy silnych graczy oczywiście, gra Hikaru, gra Firuzja, gra też Jan Krzysztof Duda i gra pan Szachuś. Zobaczymy, jak to jest z formą. Witam wszystkich serdecznie na czacie, na żywo. I za moment będziemy rozpoczynać całą zabawę. Jeszcze zostało minutka 40 sekund. Bezrobotny Wojtek, witam serdecznie. Cześć, cześć, witam serdecznie. Życzę wam dobrych emocji, nauki, zabawy. No i cóż, jedziemy. Mam nadzieję dzisiaj jakiegoś arcymistrza pyknąć. Byłoby fajnie, ostatnio się udało zagrać całkiem. Title Tuesday właśnie o 16 teraz się zaczyna. Dzień mija dobrze, dziękuję serdecznie. Pogoda spoko. Się robi powoli wiosennie, więc miło. Ok. Za chwilę rozpoczynamy. Niecała minutka. Jedziemy z tematem. Wszystko tu widzę, że działa, nie ma opóźnień, jest pięknie, jeśli chodzi o internet, więc powinno hulać. U nas leje drugi dzień, to znaczy gdzie leje, w jakiej miejscowości. Za pół minuty zaczynamy. Ostatnio miałem okazję też zagrać z Zurabem Aizmaj Paraszwili, to jest były trener Garego Kasparowa. Na jedną minutę trzaskaliśmy kilkanaście partii, udało mi się nawet mieć dodatni wynik z nim. On kiedyś miał powyżej 2700 ranking, no ale jest już nieaktywnym graczem. Myślenice. Ok, pozdrawiam Małopolskie. Cześć Kysio, witam serdecznie. Dobra, jedziemy, słuchajcie, pierwsza partia. Z arcymistrzem! Z 2900. Nie znam. Pichot? Nie kojarzę za bardzo. Dobra, nieważne. Patrzymy na szachownicę. No tak, mamy E6. I zbije pewnie. No dobra, tutaj zagramy sobie hetmanem. Normalna rzecz. Jakieś plany po Tight Tuesday? Na pewno odpocząć. E4. Mamy tutaj posunięcie, dobre. Ja to lubię sobie gońca wyprowadzić w hetmańskim. Ok. Chyba skoczkiem. Dzięki, dzięki. Wieża niech się przyda tutaj. No, gramy sobie na czujkę już troszkę. Pytanie. F3 chyba trzeba. Oj, coś mi się tu zaczyna już niestety nie podobać, ale musiałem obronić ten punkt. Dobra, gońcem sobie wracam, jakby co. Goniec E2. Okej. Robimy też ruszadę. No i co? Pozycja jak pozycja, hetman w centrum. Skoczek niegroźny, bo zawsze sobie ucieknę. No właśnie. Hetman B1 myślę. Tutaj już są... O, muszę królem zejść albo zagrać gońcem. Żebym ja taktycznie tylko niczego nie przeoczył, bo będzie niefajnie. Tutaj królem schodzimy ze związania od razu. Dobra. Teraz trzeba się zastanowić. Chyba skoczkiem na B3. Będę miał opcję zagrania tutaj. Dobra, niech będzie tak. Skoczek tu jest groźny? Chyba nie. Zawsze tak zagram. Dokładnie. Jakąś wymianę trzeba zrobić. Jak wymieni to tym.
No i co, tutaj spróbujemy coś powymieniać. Taką równinkę trochę gramy. Ojejku, już podstawiłem. No już podstawiłem niestety. Kurczę, niedobrze jest, już podstawiłem pionka. A tutaj jeszcze muszę tak zagrać. Ojejku, bo stracę kolejnego. Będę bronił się w końcówce bez pionka. Jest źle. Wracam tu, pilnuję, chociaż raz króla trzeba podprowadzić. Dokładnie to samo co on. No i bronimy. Bronimy się. Dobrze gra TG5, bardzo ładny ruch. Skoczek wlatuje. Ale H4 sobie zagramy. Spróbujemy tutaj coś uskrznąć. Nie mogę tak? A zbić nie mogę? Nie, nie mogę. Aha, tutaj i tu. To wtedy tu. Czy ja czegoś nie widzę? Bo tu się goniec przerzuci. G3, H5. Nie wiadomo, jak się tam dobierać dalej. On liczy pewnie bicie na E4, żeby oddać figurę i pozbierać pionki. Możliwe, że to liczy, ale to nie może być dobre. Według mojej oceny. Aha! On tu, bicie i tu z szachem mam na szczęście. To się dobrze ułożyło. Muszę tak. Tutaj. Próbuję tego skoczka atakować. Tu spróbuję przerzucić skoczka. No tu spróbujemy. Tam się wedrę. Czy spróbuję? Tutaj idę po czarnych polach w takim razie. Tu będzie chciał grać. Tu palne. Dajmy szacha jakiegoś. Powrót. I co? Palnąć tu. Tutaj? To mam taki ruch. Aha, nie mam. Kurczę. Znaczy mogę tak, ale to i tak będzie lipa. Kurczę, źle zagrałem. Ale mi zagrał. No muszę tak niestety. Ciężko. Trzeba żebrać o remis. A to ja tutaj wchodzę. Co mi na aż tak dużo pozwolił? Ojejku, tu mi ucieka przecież ten król. Pionek znaczy się. Co ja zagrałem, no?
Totalnie jak amator. Oj, co ja zagrałem? To chyba był blisko remisu, tu chyba było. Będę płakać, no. No, zbiję go, Andrzej mi po sprawie, no. Dobra. Po partii. Ale zagrałem strasznie źle. Zerkam w analizę. Słuchajcie, grało mi się dobrze. Ciekaw jestem, czy w końcówce coś tam można byłoby wymodzić. Tutaj podstawiłem na B2, ewidentnie przewaga czarnych. Tutaj przelecę trochę szybciej, bo ta końcówka mnie interesowała w tych momentach kluczowych. To jest minus 1, minus pół. H5. Wydawało mi się, jakbym tutaj miał sporo do gry. O, tu już jest 0. Znaczy, tu jest już około zerówki, nie? W sensie remisu. No tak, skoczek, król. To jest remis. Każe bić, no to się łatwo mówi. Tu zbiłem i on H3, a to jest wygrana jego. Minus 2 i 8. Tylko on szedł królem chyba w złą stronę. Źle zagrałem gońcem strasznie. Król powinien wrócić tu. Ale co ciekawe, silnik tu pokazuje wygraną, minus tam 1,5, ale jak? Niech mi ktoś powie jak. Bo ja tu cały czas trzymam te pionki. Niech ktoś powie mi, jak to wygrać. On by tego nie wygrał na 3 sekundach, według mnie. Strasznie źle zagrałem. Tu po prostu już wypuściłem, pionek poleciał. To nie ma co patrzeć. No dobra, trudno się mówi. Ale chociaż było pograne w miarę. Zobaczmy kolejną partię. Chyba ostatnia partia tej rundy tutaj trwa. Szkoda mi tej partii, bo tam remis był blisko. Blisko był remis. Zaczęliśmy od porażki. No ale z giemem. No dobra, trudno się mówi. Lecimy dalej. Dobra, mamy tutaj mistrza krajowego. E4 powiadasz. Niech będzie E5. Gram sobie, słuchajcie, tak, od czapki. Tutaj chyba. Skoczek jest dobrym ruchem. Według mnie. A nie, bo tutaj jest też opcja bicia pionka. Zaatakujmy tego końca. Jakiś H6 może trzeba grać. Czy C6? Powiem szczerze, że ciężko mi teraz stwierdzić. Może C6. Skoczek mi nie ucieknie. Tędy będę musiał coś zagrać. Pokombinować. Tu. Dobra, tak. Tu. O, na pewno nie są to jakieś wybitne ruchy. Możliwe, że złe. Ale zmuszają do myślenia. W ogóle tam kopnięcie jest dość ciekawe.
A zagram tak, żeby potem zagrać tu i uderzać w centrum. No wybić trzeba, a to spoko, to mi się podoba. Wybiła, chcę hetmana wymienić, no dobrze. Chce czy nie chce? Wymień. W ogóle wszystko chcę wymienić. Spryciarz. No dobra. Niech i tak będzie. Skoczek u niego dobrze chyba stoi, bo tam pilnuje. Ciężko powiedzieć. Koniec E6. No tu na spokojnie. Tam mam... A, tu mogłem zbić już na B3. Ale tu, no tak, obronie, piona B7. Na B3 mogłem chlapnąć pionka. Za szybko znowu zagrałem. A to już pozycja, która mi się podoba. Nawet chyba po odejściu wieży jest coś takiego i tam biorę piona. Pytanie, czy to jest dobre, bo tu skoczek zacznie mi szaleć. Chyba nie wezmę tego pionka tutaj. On wejdzie tu. Spróbuję wymienić wieżę. Wejdzie tu, to będzie C8. Czy będę mógł tego skoczka wyrzucić. Stąd. Ok. Spróbujmy tu. Nie no, pozycja czarnych jest według mnie bardzo dobra. Nie pozwalamy zagrać pionkiem, bo tu grozi wzięcie skoczka. I w ogóle wieża A8 może być bardzo silna. Za chwilę na słabość zagramy sobie. Sorry, chyba mam otwarte okno. Nie, nie mam. Głośno się porobiło. O, i teraz taki ruch. Tu jeszcze w ogóle zagranie takie. No jest ciężko. Chyba skoczek musi zagrać tu. Ciekawe, czy on to widzi. Coś tam widzi. Aha, pytanie właśnie, czy brać tutaj tego pionka, nie? Kurczę, chyba muszę. Uproszczę trochę grę, ale pion jest pion. Tak, spróbuję. Pionek będzie do wzięcia. Kurczę. Spróbuję chlapnąć. Też mam pionka. Za pozycja jest. Może tak. Walka figur. No idę tutaj, żeby królem przejść. Czas zrobił swoje. Dobra, mamy to. Mamy punkcik.
Jest ok, 1 na 2. Trochę zaczęliśmy lepiej niż w tamtym, za ostatnim razem. Za ostatnim razem, tak, Tuesday jest dobrze. Hikaru gra z Rosenem. A. Tu jest figura więcej. Rick Rosen będzie grał do końca. I co, hetman tutaj? Co, on szuka mata? Hikaru szuka mata. I chyba goniec F3, no, tak. A, nie ma mata. A tutaj? Tutaj? Zbieranie pionków? No tak. A, poszedł na pionkówkę. No tak, prosta rzecz. I królem podejdzie. Nie, pionek zesuwa. Okej. Sprawdźmy, czy gra Jan Krzysztof Duda. Nie widzę Janka, więc chyba skończył. Maciek Klekowski kontra Aleksandra Malczewskaja. Malczewska. Janek 2 na 2, no spoko. No to mamy remisik. No remis, remis, tak. Tu jeszcze jakaś partyjka trwa. O, bardzo ciekawa końcówka. I ciężko powiedzieć, czy to jest wygrana? O, wieża źle ruszyła, chyba króla puściła. Chociaż to jest taki, właśnie taka twierdza, można powiedzieć. No, chyba to jest remis. Co teraz ma zrobić tutaj? Coś tutaj wypuściły czarne. Już twierdza się skończyła. No ciężko się bronić chyba w takich niemalże twierdzach, można powiedzieć. No ale czarne bronią. Mat, 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 podstawiony mat. Nieźle. Runda numer 3 za sekundkę. Jest, Żygałko Siergiej. No i drugi potężny arcymistrz. On jest dobry. On na minutę wymiata nieźle. Szybki. Gdzieś tam miał podstawkę. No B3. Teoria leci. Okej. Nie wiem, czy tak się gra. Czy tu jest bicie? Skoczek wchodzi tu? Chyba nie, skoro tak nie. No dobra, biję. To biję i wyprowadzam gońca. Tu goniec A3, tu. Nie wiem, co to za poza. Zagram A4, żeby mieć skoczka. No chcę zagrać tak. Grać po linii C. Dobrze to jest wymyślone przez niego. Dobrze to wymyślił. Pytanie, czy tutaj picie, picie, hetman wejdzie. Właśnie, trochę mi się to nie podoba.
Spróbujemy tak i otworzyć przez E4. Aha, nie mogę, bo tu wieża stoi. Pytanie, czy zbić pionkiem? No, gońcem chyba muszę. Kurczę, niestety. Dobra, robi mi się gorąco tutaj w tej pozycji. Niestety najlepsza ona nie jest. No nie jest najlepsza. Hetman B4 jakiś tam wchodzi. Bardzo nieprzyjemny ruch. O, koniec B4? To zostałem zaskoczony bardzo. Bardzo mnie zaskoczył przeciwnik. Nie no, hetmanem na D3 może trzeba było. A to, bo ja chcę zagrać tu. Wymiana końca ze skoczka byłaby chyba dla mnie dobra. Mówię chyba, bo nie jestem już pewny wszystkiego. Nie wiem, hetman B4 powinien zagrać. No dobra, nie zagrał. Zbił, zbił. Prawdopodobnie bez pionka mogę latać. Hetman D7, dokładnie. Zagram tu, on zbije tu. Tam go nic się zasłoni. Dobra, gramy tak. Co to za poza? Dobra, cyk. Hetman, no ma pionka więcej. Hetman się zasłoni. Albo goniec. Goniec tutaj, to wtedy jakieś takie nawet ruchy są nieprzyjemne. No właśnie. No właśnie, no właśnie. Kurczę, tu tak fajnie to wygląda, ale chyba muszę po prostu wrócić tym hetmanem, grać znowu bez pionka. Ciężka sprawa. No muszę tak. Tu chcesz mi wejść, co? I tu atakujesz. Muszę tak, bronię. H3 w zanadrzu. A, bicie na H2. Kolejny pionek. Kurczę, nie widział? Nie widział bicia na H2. Też nie widział. Tu muszę tak. Serio? A co on tutaj chce zrobić? Tu zagrać? To po pionka spróbuję pójść. Co teraz? Co teraz, panie Żigałko? Wiem, wracam, bo nie mam pomysłu. Idę tak, może coś go poatakuje? Aha, chcesz wymieniać. Słusznie. Pionek mój będzie słaby, ale go obronimy. Ruchem F4. Ojejku! Podstawiłem figurę! No, pięknie, Krzysztof! O! Szlak by to trafił.
remis jak byk. Wiecie co, no drugi po prostu, druga partia z GM-em, gdzie nie powinienem przegrać. Najpierw tutaj, gońcem na C2 na spokojnie, potem królem podejść. Sobie grasz. No remis to byłby, no. Ale jestem wściekły na siebie, wiecie. No naprawdę, no jak tak można podstawiać, no. No nie rozumiem tego. Tak prosto podstawiać figury. W remisowej końcówce. No i to jest właśnie ta bolączka, że chcesz dobić arcymistrza, chcesz coś tam urwać, masz już partię, jest ok, gdzie te remisiki już tak wchodzą łatwo, a tu nie. Bum i prezent. Czyż w ogóle się nie denerwowałem, w ogóle nie było żadnych reakcji. Po prostu podstawka czysta, no. Odcięcie mózgu. Zły jestem strasznie, bo to się zdarza nagminnie. Nie wiem, z czego to wynika kompletnie. Ale nie szukam już usprawiedliwień. Po prostu... jakaś masakra. Tak podstawić figurę. No tak podstawić prosto figurę. Jak to jest możliwe? Drugi raz już. Tam był motyw, tutaj figurka. Pomijam fakt, że tutaj mnie tam w debiucie kosił, no to nie ulega wątpliwości, ale no jak już wyszedłem z wora, no to nie utrzymałem równiutkiej końcówki, no. A nawet on niech się tam martwił o to, żeby nie przegrać. Ojku. Ale jestem zły. Nie wiem, co mam powiedzieć. Już dwóch GM-ów miałbym gdzieś tam skrobniętych. To już zupełnie inna gra się wtedy robi. Takie są szachy. Niestety. Oh. Boli. Jeszcze jedna partia. Matowanie gońcami. Proszę bardzo. Nauka w praktyce. No gońcem tutaj. Z drugiej strony próbuję. Wypuścił znowu króla, prawie. Zamatuje czy nie zamatuje? Bo nie widzi chyba koncepcji matowania. To jest właśnie sztuka na sekundach matować. Oj, kurwa. No, już znalazł drogę do matowania. Już znalazł. No, królem podejść w lewo. No i remis. No to ładnie, no. Można i tak. Mistrz Fide przed nami.
No dobra, teraz pytanie, czy tutaj gońcem? Tutaj. Chyba goniec D6, z tego co pamiętam, to w kursie też robiłem, widzicie, no i teraz troszkę zapomniałem. Bicie tutaj zawsze mam tutaj, ale po biciu chyba hetman D2 wygrywa. O! A to mnie zaskoczył, też robię długą. A to tu nie wygrywam? Chodzi, biorę tego i biję na D7. Łapki chodzą po ludziach, jak widać. A, czyli oddaję tutaj jakość. No musi to zrobić w takim razie. Ok, no i tutaj w takim razie. Jakość więcej. Czysto. A, mat grozi. Kurczę, to B3 działa. B3. Można się jeszcze pomylić. No A3 teraz trzeba zagrać i spróbować wymienić hetmany. Może wieżą nawet wejść, postraszyć. No tak, bo jak zbije tutaj, to zbije skoczka. A nawet tak zagrałeś, sprytne. Chyba nie widział tego. No to figurka na czysto. Szach. Ok. Easy wyszło. Bardzo easy. Poproszę teraz arcymistrza. Poproszę teraz arcymistrza. 2 na 4. Ale jestem zły na za tamtą partię. Dobra, zobaczymy jak gra Janek. Zobaczymy jak tutaj Janek rządzi. Z bardzo silnym mistrzem międzynarodowym gra, jak widać, po rankingu 2922. Janek ma 3127. Wow. W ogóle Jan Krzysztof Duda już dawno nie grał chyba bardzo poważnego turnieju na żywo, co? I tak się zastanawiam, czy on tutaj wróci do walki w czołówce światowej. O, cześć Wojciechu. Jak nastrój po turnieju w Pradze? No tak średnio, powiem szczerze, no ale tam zyskałem jedno oczko, czyli można powiedzieć, że tak rozgrzewkowo spoko. Chciałoby się więcej, ale jednak widać braki w no, niegraniu przez dłuższy czas. Taktyki przede wszystkim. Ale tak okej. No wiem nad czym popracować, żeby troszkę jeszcze powalczyć. Na pewno, więc no, generalnie fajnie. No. Pragę bardzo polecam, bardzo fajny turniej. Co on podstawił? Janek podstawił? A nie. Co? Co tu się wyprawia? Janek podstawił. No, ciężka sprawa tutaj widzę. U Janka teraz się zrobiła.
Oho, idzie na całość. Trzeba liczyć. Jakaś taktyka wchodzi, tylko jeszcze nie widzę jej. Tak czuję po prostu, tak czuję, że coś tutaj jest. Kurczę, ale twardo zagrał. Ojej, jeszcze wyżej D6. Ja cię kręcę, co te figury tutaj wyprawiają? Niesamowite, co ten Janek widzi? Wszystko widzi. Figury się tak rozbrykały. Goniec G3 chyba trzeba, co? A, A6 grozi. A czasu mało. Oj, hetman E2. Figura podstawiona na B5. To było celowe? Chyba celowe. No, zabraknie tutaj już materiału Jankowi. No, to już hetmany trzeba wymienić. O, za mało figur. Dogrywa sobie jeszcze też. Widzicie, no tak to jest właśnie w tych szachach. No, zbić na G2, proste. Walka do końca. Janek gra do końca, co nie? Też pewnie jest wkurzony. No tak to bywa właśnie. Oj, dobra, lecimy dalej. Zobaczmy, kto tu jeszcze gra. Hikaru. Kolorem czarnym. Aktywna obrona, bardzo ładnie zagrał tą wieżą. O, pionek. Ten poleci. To chyba jakieś trzeba grać EG4 i tutaj coś takiego. Pewnie G4, obstawiam G4. F3. A, tego ruchu też nie widziałem. Oj, wygrały czarne na czas. No to jest cały Nakamura. To jest cały Nakamura. Dobry, dobry jest. Byniolus jeszcze gra. Byniolus gra czarnymi. O proszę, wygrywa. No ładnie. Ładnie. Fiu, fiu. Ostatnia partia się skończyła. No i 4 rundy za nami. Czekamy na kolejne. Czy jestem zadowolony z pojechania na ostatnim turnieju? Bardzo, Michale, bardzo polecam Pragę. Bardzo, bardzo. Świetny hotel, niedrogo, jedzonko dobre, atmosfera szachowa wyśmienita. Można było obserwować zawodników 2700, Pragnenandę między innymi, Nordi Becka, czy też no, Mateusz Bartel grał w tym głównym turnieju. No fajnie, naprawdę. A nawet były siostry Botes i tam cały czas tylko te fotki sobie cykały. Non-stop niemalże, nawet miały fotografa, który im tam ogarniał to wszystko. Ale okej, okay, można się przyzwyczaić do wszystkiego.
transmisję live prowadziły dziewczyny swoich partii. Niektórym to przeszkadzało, zawodnikom, i tam były jakieś małe mikroprotesty, można powiedzieć, ale w końcu tam nie było jakiejś zadymy, ale no niektórym zawodnikom to przeszkadzało, że są nagrywani na żywo. Czy są transmitowani na żywo bardziej. Ale tak ogólnie jest spoko. Wszystko fajnie. Tam Praga, bardzo fajny turniej. No naprawdę tam od arcymistrza do zawodników naprawdę amatorów totalnych. Był przestrzał w Openie, więc można było sobie pograć. I tyle. Także serdecznie polecam. Mateusz nie był zadowolony do końca, ale moim zdaniem i tak świetnie mu poszło. No, końcówkę miał trochę lepszą, tak. No ciężko się gra, jak się przegrywa na początku partię, co nie? Ciężko idzie. No, na pewno. No, to był bardzo wymagający turniej. Bardzo. Czekamy cierpliwie na rundę numer 5. Zawsze po czwartej rundzie jest jakaś mikro przerwa. Dobra, poczekamy. Oczywiście tam będzie też na YouTubie w rozdziałach, będzie można sobie przesunąć te milczenie moje i te przerwy, w razie czego pamiętajcie. Władimir Kramnik ma 4 punkty. Strasznie podstawki są frustrujące. Takie proste podstawki są frustrujące. Taki urok szachów. I tak warto w nie grać, moim zdaniem. Panie Czeskom, odpalaj pan rundę piątą, bo tutaj się myszka już pali. Ileż czekać można?
z Rosenem gramy. Pozdrawiam mistrza międzynarodowego, Erika Rosena. Lecimy, nie miałem okazji jeszcze z nim zagrać. No jest E4, gramy swoje. No jakieś będą się szykować. A zagram po Nakamurowemu. Okej. B5 niech będzie. B5 było chyba słabe. W ogóle było chyba słabe. No dobra, biję. W ogóle dziwnie zagrałem. A5. Szybki jest. Dobra, hetman C7. Nie wiem, co ja gram. W co ja tańczę, w co ja się bawię, ale niech będzie tak, będzie mnie tam jechał, no, na tym skrzydełku. Będzie, będzie. Okej, muszę chyba zagrać coś w tym stylu. Się wbić skoczkiem, będzie mi coś to. Coś będzie chciał mnie tutaj atakować. Chyba tak w ogóle skoczkiem na F5 trzeba. Odbiję tym pionkiem oczywiście w razie czego. I skoczkiem na C4 się wbijemy. Będziemy żyć. Tutaj. Okej, to tak, na pionka. Gońcem trzeba mi tutaj chyba dziurkę zrobić, bo taki ruch będzie niebezpieczny. Jeszcze ciekawe, czy teraz jest niebezpieczny. No chyba nie. Chociaż hetman B6 może lepsze było. Ciężko powiedzieć. No nie mogę zbić hetmanem, bo jest tutaj strzał, więc na pewno jeszcze pionka B2 nie mogę zbić. Tu zalepię dziurkę. No ale niech się boi. Jakiś goniec tutaj pewnie będzie chciał wejść. Goniec F8. No spokojnie. No tak, 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 tak. Widzę, 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 widzę. Te niebezpieczeństwa. Okej. Okay. Niech będzie tak, żeby wierzą tu może. Albo drugą wierzą. Tak, to dobry ruch, bo tu ewentualnie asekuruję i mogę wybić tym pionkiem. I nawet H6 teraz mogę chyba zagrać. H6 bicie. H6 chyba mogę zagrać, nawet muszę. Tak mi się wydaje. A, widełki były. Przeoczyłem. Są widełki. Ale on to zrobił specjalnie. Okej. Chyba tak. Chwila, muszę chyba zagrać. W ogóle tak chyba muszę zagrać. Bronić tutaj. Bo będzie bardzo źle. Skoczek może nawet tu musi zagrać. Dokładnie. Cyk. Też bał się oddać jakość. Czy tego gońca mogę sprzątnąć bezkarnie? Chyba mogę.
Próba wymiany. O! Tym ruchem mnie zaskoczył. I tak, i tu zagram. Tutaj bezpiecznie się czuję. Tutaj i zbieram pionka. No to proste szachy, idziemy na pionka, nie? Aha, tutaj. Dobra, biorę. Szach grozi. Zbieramy tu. Tutaj? Aha, chcesz tu mi zbić. No dobra. Różnobarwne. Hop. Hop. A tu oddałem pionka. O kurczę. O kurczę. Ależ kurczę blade, no. No nie, będzie remis. Będzie remis. Kurczę blade, no ładnie. Będzie latał sobie w kółko. Dobra, dobra, remis. No tak, zgadzam się, no zgadzam się, no. Miałem kompletnie wygraną. Na bank miałem wygraną, no ale sztuką jest wygrać. To na pewno jest wygrana. Pasek dużo pokazuje. Minus jeden, tam coś, tam to jest zbieractwo pionków. Tutaj 100 milionów lepszych ruchów mogą wykonać. Po prostu zagrałem jak totalny amator. Mogłem zagrać tu na przykład gońcem, przypilnować. Tyle. Nie, tak trzeba było może. Bo tutaj też pionek wisiał. No dobra, nawet tak. Co wleciał mi tu. Ojejku, jaka przewaga. Minus 3. Bicie tu było złe. Przytrzymać gońca. Dlaczego ja nie wymieniłem? Dlaczego ja nie wymieniłem? Tutaj i tutaj bicie z szachem. Dlaczego ja tak nie zagrałem? Makuwa pusta, no po prostu masakra. Zobaczcie, bicie na e2, on gońcem nie może, bo tu traci, więc musi zbić królem. To Krzysztof bije sobie, no i tam król sobie gdzie pójdzie? Tutaj. I samograj. Nawet tu może można zbić pewnie szach i wygrywam. Proszę bardzo, jaka prosta gra. Szysz ty! Po prostu masakra jakaś. No, jejku, ale jestem zły. Znowu jestem zły. Dobrze, chociaż remis, a nie czegoś nie podstawiłem. Bo już naprawdę. Pożal się Boże. Ojejku. Brakuje u mnie tego wykończenia. Albo podstawki, albo wykończenie. Jakby wykończenie podreperował i nie podstawiał, to przecież tyle punktów ja przez to tracę. Bym nie tracił tych punktów. Niby jest postęp, ale no widzisz, no po prostu to strasznie frustruje, że nie dociskam, że nie wykańczam. No to tak jakby majster ci przyszedł, robił mieszkanie i ci nie wykończył czegoś, no. Tutaj ściana zalana, tutaj coś tam jeszcze zostało, tutaj jakieś szczegóły i to by cię denerwowało. To tak w szachach, nie mogę tego wykończyć dobrym punktem. Po prostu to jest straszne. Straszne. Okropne. Paskudne.
Wiem, marudzę, sorry, trochę marudzę, narzekam, wiem o tym, taka natura ludzka, trochę będzie mi z tym lepiej, jak sobie tak pogadam. W sumie nie muszę tego robić, no ale wtedy streama nie będę odpalał. Wierzcie mi, że mnóstwo szachistów zapewne ma podobne sytuacje i sobie pod nosem tam gada. Ale jest kolejny arcymistrz, no i to jest chociaż jakiś plus, że gram z trzecim GM-em dzisiaj. Dobra, najwyższa pora wygrać. Najwyższa pora ograć GM-a. Lecimy E5. Krzysztof, ciśnij. Ciśnij teraz makówę mocno. Lecimy. No, biorę. Nie ma się co szczypać. B4, proszę bardzo, graj. Lecimy po swoje. Tym zbiłeś? A to bardzo interesujące zagranie. Tak? Oddam mu tutaj wszystko, do końca mu oddam. Zagram na różnobarwne. Oddam. Nie wziął. To znaczy, że się bał, ale zaraz. Sobie tego pionka będę chycał. Chciałem powiedzieć. Tu jeszcze jest fajna opcja, ale on może tak. No wezmę pionka. Jak dają, to biorę. To jest plus właśnie zrobienia szybciej roszady, co nie? No dobra, no to tak. I co mi zrobisz? Muszę to na spokojnie zagrać. Po prostu muszę. Te pionki stoją dobrze. No to co? No biorę. Tak? Dobra. No wezmę i tak. Pionek wisi. Będę musiał po prostu go na razie obronić. O, a to mnie zaskoczył. Według mnie jest to bardzo słabe posunięcie. Goniec B5 od razu na pionka. I wieża tutaj. Jak tu, to super. To chyba to nawet trzasnę. Okej. Rzecz C8. Co? Naprawdę? Dobra, tak. Mega dziwnie gra. Zagram H5, żeby mieć lufcik przy okazji. Strasznie dziwnie gra. Przerzucę skoczka. A, tędy. Tak po prostu? Naprawdę? No dobra, zagramy tak. Ciekawe. Dobra, widzę, co chcesz zrobić, widzę. Chwila, muszę się zastanowić, jak tu grać dalej. Może tu. Tak, bo jak zagra tutaj, to mam szacha wieżą i praktycznie daje mata. Tak. No szach jest, tu uciekamy. Tak, w ogóle nie. Naprawdę? To tak zagramy. To tak. Jakieś szachy grożą, bardzo niebezpieczne. Się trochę komplikuje. A, pionka jeszcze mogę wziąć w razie czego.
wieża B1 ma. Zlamiłem chyba. No właśnie. Bo mogło być o wiele lepiej. Kurczę, muszę to wymienić i tak zagrać. Zlamiłem. Wieża C2 było lepsze. Jest pionek więcej cały czas, ale już bywało lepiej. Muszę tak chyba. Co? Podstawiam? Aha, tutaj jeszcze jest. Kurczę, ja nie wygram po tym ruchu chyba. Tutaj bicie. Aha, bo jeszcze mam takie posunięcie, dobra. A no to tak. Naprawdę? Dobra, tu bronimy. Lecimy drugim pionem. A, w ogóle podstawiłem na tutaj, nie? Nie wziął. A nie, nie mógł. Dobra, to szczęśliwie wyszło. Krzysztof, myśl, tylko dobrze myśl. Idziemy pionkiem. Tak. Kurczę blade, brakuje mi. Ojej, piona podstawiłem. Ajajaj. Co to za pozycja jest? Niestety to będzie remis. Szukam jakiejś opcji oddania skoczka. Na czas nie przegrał. A, tu remis jest. Kurczę, blada. Oj, dobra. Kolejny remis, no. Kolejny remis. No miałem go, no. No znowu go miałem. Remisy powinny być w szachach zakazane. Albo wygrywasz, albo przegrywasz, no. Jest to masakra. Kompletnie, widzicie? I to jest to, o czym ja mówiłem. Nie dociskam. Nie dociskam. Kompletnie debiut, goleś był rozwalony w debiucie. No przecież, no był. Znaczy, to ja nie mówię, że ja jestem tu jakimś mistrzem najlepszym na świecie. Chodzi o to, że oceniam chłodno, że pozycja była
po debiucie przegrana dla białych totalnie. Tylko że ja nie potrafię tego wykorzystać. Jest frustrujące strasznie. Kompletnie to była wygrana, kompletnie. No, brakuje mi takich lepszych ruchów do dociśnięcia. No, po prostu nie wierzę. Nie wierzę po prostu. To już nie pierwszy gość dzisiaj, niestety. To już nie pierwszy gość dzisiaj. No dobra, arcymistrz remis, no ale ten arcymistrz, no dobra, kolejny zawodnik. FM, no właśnie, FM2700. Jedziemy, kurczę, jedziemy, no. Po prostu ileż można nie dociskać. Ileż można nie dociskać. No dobrze, emotki, spoko. Przecież kto tu oszukuje? Nikt nie oszukuje. Nie mam czasu wstawiać emotek. Ten czeską po prostu wymyśla sobie głupotki. Ileż można. Dobra, gram A4. C5 będzie dobre pewnie. A5. Masz się męcz. Jak to mówi klasyk. Szach. I tu. C5 grać tutaj? No, wygląda to ciekawie. Nie, tu grozi się... Co? Biorę. Aha, tu jest strzał. Dobrze, to teraz dostrzegłem, ale jest chyba ciężka sprawa. A i C5 chociaż trzeba było zagrać. Gońca tutaj... Zły ruch zagrałem. Bardzo zły ruch. Bardzo zły ruch. Będę cierpiał po biciu na B2. Będę cierpiał. Bardzo. Nie wiem, co zagrać po tym posunięciu. Chyba tu trzeba będzie walnąć. Goniec. Wieża, skoczek. Ajajajajajajajajaj. I powrót hetmana tutaj. Właśnie mój niedorozwój szachowy teraz będzie ciężki. Co? Tak zrobiłeś? To ciekawe. Dobra, tam tak, bronię pionka B2 koniecznie. Okej, biorę pionka. Skoczek może wejść, to jest jasne. To już jest mniejsza bida. Szybko tak i roszada. Ciężko. Znowu coś pograłem za szybko. Coś mi tutaj już nie gra w tej pozycji. Odejście, król będzie tańczył, ale wyjścia nie ma. Tak. Nie, bo tutaj wróci z powrotem. Dobra, tak. Ucieknę najwyżej tu. Aj, to nie widziałem tego. Chyba wcześniej nawet mógł to zagrać. Skoczek, tak, tak, jakoś to dwa ruchy, dużo. Tu jeszcze grozi. Ojej, red.
A przecież jest szach. Co ja zagrałem? Ależ jestem głupi. To ja w ogóle mam już wszystko mniej teraz, no. No nie wierzę po prostu, nie wierzę to w to, co się dzieje, nie wierzę. Nie wierzę, po prostu nie wierzę. Zobaczcie. W tej pozie C5. Obstawiam, że C5 jest dobre. No jest dobre. Nie zagrałem. Zagrałem jak totalny amator, nie robiąc roszady, dostałem słusznie w ciry. Słusznie. Tutaj nie jestem zły, bo jestem cienki po prostu. No kryzys przechodzę w tym tytule tutaj straszny. Za mało punktów, niedociśnięci zawodnicy, dobre pozycje, no ale co z tego, nie? Co z tego? Zaraz wracam, słuchajcie, jestem zdenerwowany jakiś, muszę się uspokoić. No czym ty się denerwujesz, Krzysztof? Nie, siedzę. Czym się denerwujesz, no? No tą niemocą. Brakuje prądu po prostu. Już sobie można pooglądać, jak grają lepsi. O, Hikaru sobie tańczy bez jakości pięknie. To jest mistrz. Zahaczył się o pionka F3. Teraz na pionkę B3, o proszę. No lekko nie jest to wygrywać czarnymi, ale opcje na pewno jakieś tam są, no. Ja bym na jego miejscu tam B4 ładował. Figury ładnie się rozegrały u niego. F6. To się w ogóle nie spodziewam takiego ruchu. Ciekawe. Tutaj. Już tu białe przechwycą inicjatywę. A, idzie z tamtej strony. Próbuję. Tak? Może bicie jest dobre. Nie, nie zbił. No czarne bawią się za darmo. Hikaru szuka dobrych opcji. Zachowuję skoczka, żeby gdzieś tam czmychnąć pewnie. E5 poszedł. I skoczek na D3 się wpakuje. No tak. A, na F3 też. To na F3 bicie chyba. Gońcem? A, bo jest czysta opcja jeszcze na G4. No ładnie. I wieża E2. A, jak ładnie zagrał. Majstersztyk. I to jest właśnie różnica, jeżeli mogę się porównać nieskromnie do Hikaru, czy tam do arcymistrzów, a do mnie. Oni dociskają. Oni wygrywają wygrane pozycje. Rzadko kiedy przegrywają. I to jest ta statystyczna różnica. Dlatego oni są GM-ami, a ja tutaj muszę walczyć z tą niemocą swoją. O, rety, 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 rety. Tak to właśnie jest. Dobra, zerknijmy tutaj na jakąś grę. Goniec na dwa pionki, no. Szczerze mówiąc, nie wiem, którym kolorem wolałbym grać taką końcówkę. No to jeszcze czarne jakimś przypadkiem mają szansę to wygrać.
Kurczę, te pionki są takie groźne. Chociaż teraz może już białe jakoś moją furtkę tutaj. Chociaż, zobaczcie, co się dzieje. No sekundę, sekundę. No i czarne mają wygraną. Nieźle. I F2. Wow. Wow. Niesamowite. No dobra, runda numer 8 za moment. Ja mam tylko 3 punkty. Co jest, droga przeciwniczko? Dobra. No dobra, lecimy ze swoim. Hipopotamusa niemalże ustawimy może. Tutaj to C5 się gra, to wiem. Tak? Dobra, tak. Z opcją długiej. No dobra, niech będzie ruch E5. Okej. Trzymamy pole D5 mocno. A tu jest atak. Może wieża D8 jeszcze. No niech wchodzi skoczek. A, roszadę mogą zrobić. No przecież, ale po co, Krzysztof? Lepiej wymienić. A i skoczek paskudnie wchodzi, muszę wrócić. Zapomniałem o tym skoczku. F5 bym chciał zagrać. E4 to F3 dostanę. Takie mało przyjemne posunięcie. Niech będzie tak. Może tak. Nie mam pomysłu. Oi.
Świetnie, Krzysztof. Po prostu cudownie. Jesteś arcymistrzem. Brawo, Krzysztof. Frustrujące jest to strasznie podstawianie. Strasznie frustrujące. Nawet nie mogę na A8 sobie wymyśliłem. Zagranie na A8 sobie wymyśliłem. O red. Kompletnie przegrana pozycja. Kompletnie. Jeszcze E4 nie mogę teraz zagrać. Świetnie. Brawo. Brawo, brawo, brawo. No tak. Świetnie, Krzysztof. Po prostu cudownie grasz w te szachy. Szukam jakiejś kontry, już jakiś, nie wiem, to już jest totalna porażka. Zaczepki na cokolwiek. No, bezpiecznie gra dziewczyna, no. Dobra, tu hetman E3. Nie zagrała jeszcze? No, to nie ma znaczenia. Kompletnie przegrana partia. A. Nie rozumiem. Nie rozumiem. Dostajesz swoje fajne pozycje i coś tam wypuszczasz. Po prostu puszczasz wilka do domu. Wchodzi tym oknem, wskakuje i cię tam jedzie. No co to w ogóle ma znaczyć? Ojejku. Jak się tego po prostu wyzbyć? Frustrujące jest to, że wiesz, zdobywasz jakiś tam poziom. Ja nie mówię, że masz wiecznie być na szczycie, ale po prostu nie przegrywać w taki sposób. Tylko nie w taki sposób. Jest to totalnie frustrujące. Właśnie już po kilku porażkach już nawet nie jestem zły. Nie wiem, jak to powiedzieć. To jest przygnębiające. Tak, takie też prawo serii, bo czasami jak się z kimś dobrym wygra, to też łapiesz wiatr w żagle. Najtrudniej się też podnieść z jakichś tam porażek, czy takich swoich szachowych demonów. To jest bardzo trudne.
Niestety to jest bardzo trudne. I najlepsze jest to, że ja gram sobie o pietruszkę, no żeby sobie pograć, co nie? Też to zawsze powtarzam swoim widzom. No ale ta nutka rywalizacji, ta wściekłość, no jest, niestety jest. I nic na to nie mogę poradzić. No tu hetmany, remis był. Na to się zawsze, jak na kogoś partię patrzę, to zawsze lepiej widać. Okej. No i po 8 partiach zawsze jest ta mała przerwa. Nakamura ma 8 punktów. A ja mam 3. Całkiem nieźle jak na mnie. Świetnie, Krzysztof, świetnie, świetnie grasz. No, walczymy dalej. No, 3 rundy zostały. Wypadałoby to przyzwoicie zakończyć. A nóż widelec może w ostatniej rundzie z jakimś GM-em jeszcze się uda zagrać, jakby się udało 2 z rzędu wygrać. No, zobaczymy.
Dobra. Gdzie ta dziewiąta runda? Jedziemy. Kiedy kuty w teorii. Teoryjka z kursu poszła. Tu chcesz palnąć na G3, co? No wiem, że chcesz. Sprytnie, sprytnie. Pion więcej. Chyba E3 za chwilę jest ok. Trzeba bardzo uważać tutaj na ten punkt, goniąc z daleka patrzy. E3 załatwia sprawę, na razie skoczek broni, no to bicie, bicie, hetman bije, no nic nie daje, bo chyba tu gram, na przykład. Po zdwojeniu wież, E3, raczej. Możliwe, że też tak można, ale raczej E3. Wieża A3 też jest ciekawe w sumie, z daleka fajnie broni. To tutaj szach i E3. Aha, latam bez skoczka, tak? No świetnie. Skoczek nie ma odwrotu. No świetnie sobie zagrałem. No dobra, muszę chyba tu palnąć. Kurka wodna. Świetnie, Krzysztof, świetnie pograłeś. No, nadzieja w pionkach. Tutaj chyba on musi wymienić. Tutaj, tutaj.
Jakaś nadzieja w tych pionkach jest, ale no po prostu cudownie. No jak zwykle coś przeoczam. Przeaczam? Przeoczam? Muszę to wybić, nie mam wyjścia. Został mu jeden pion, niestety, bo tego mogę wziąć za chwilę. Chyba, że tak zagra, ten ruch jest słaby, tak że się przyklei i wiecznie tutaj pójdę sobie tędy. Raczej tu powinien zagrać. O, a nawet tak. Aha! O kurczę, dobre zagranie. Tu, to tu. Tego nie widziałem. No szacha mogę dać jednego. I tylko tyle. Jeszcze tak spróbuję tutaj. To może tu zbiję, nie wiem. Kurczę, ale ładnie znalazł ten ruch. F4, naprawdę ładny ruch. Inaczej to by było całkiem jeszcze znośnie, powiedzmy. No, muszę to powybijać i liczyć na jakieś cuda. No, cisnę, idę pionkiem. Bronię. Tak. No tak. No tak. Kurde, co ja pograłem? No dobra, będę to rzeźbił. Łatwiej tak niż ze skoczkiem. Gorsze jest to, że on, że to jest remis. To jest remisowa pozycja niestety. Kurczę, zna obronę. Niestety.
A, bo jak zagram, to jest pad. Cholerka. Cóż ja mogę zrobić, jak się podstawia? Nic. Za dużo remisów, nie lubię remisować. Za dużo. Co ja gram ostatnią partię? Dobra, runda 10 za chwilę, przedostatnia. Gram z polskim CM-em, Michał Mazurkiewicz. Tak, po końcu mi zostaje świetna. No dobra, oddam te pionki. A mogłem goniec E3 zagrać. Zapomniałem, że bronię tego pionka. Kompletnie mi to wyleciało z głowy. D6 to chyba tak. Okej. To chyba trzeba tak. Jak bicie tu, to bi to zagram z powrotem. Co mi ułatwiło opcję tutaj zagrania. Tam i grozi bicie. Tak myślałem, że ten ruch zostanie zagrany. Chyba tak, jak tu, to jakieś takie zagranie trzeba będzie wykonać, żeby te wieże. Albo może. A może to zbić tutaj? No, chyba teraz tak. Może na G6 walnąć. Może na G6 walnąć. Tu odbije po prostu. Jakaś wieża.
Żołnierza. No ten goniec tu powinien poszaleć. O, tego nie widziałem. Tak, F5 jakieś. Tego bicia nie widziałem. Aha, tutaj jest wjazd. No tak. Tutaj wjazd. Dobra, próbujemy. Aj, bicie. Aha, mam taki ruch na szczęście, dobra. No możliwe, że to jest przegrana już moja. Liczę na jakieś łapki. Tu? Jakiś lufcik muszę zrobić. Właśnie. Przypadkowy mat, a tu mogłem zbić, nie? No czasu mało. No dobra, zadyma była, udało się. Jeszcze jedna partia. Z tak odkrytym królem z gońcem, to też właśnie na sekundach ciężko na pewno się bronić. Ale dobra. W partii, w której miałem końcówkę wieży na gońce, chyba powinienem był próbować zaganiać króla przeciwnika do rogu koloru jego gońca. Tak. Na pewno tak, cześć Autarii, aczkolwiek, no ja wiem, tak, wiem o tym, ale to było trudne. Jaskół się ze mnie śmieje, że mam 3 punkty, już mam trochę więcej. A niech się śmieje, na zdrowie. Nie sądzę, że robi to złośliwie, a jeśli tak, no to co zrobić? Życie i ludzie, ludzie i życie. Ile ja mam teraz punktów? 4,5? 4,5. No to trzeba wygrać ostatnią rundę, żeby 50% zrobić. Ale dużo remisów było. Tych porażek nie było dzisiaj tak dużo. Tylko właśnie 3 remisy to strasznie dużo jak na mnie. Jeszcze jedna partyjka. Hikaru ma 9,5 na 10. Punkt przewagi.
Co jest? Trzeba tak długo czekać. A, jeszcze grają, sorry. Już myślałem, że wszystkie partie się skończyły. Jeszcze jakieś partyjki trwają. No, remis, remis. O! Próba wygrywania czarnymi. Króla dał mu wpuścić na G7 nawet? No, nie ma to znaczenia, no bo tutaj tak remis nie przedostanie się. Okej, okay, wszystkie partie się zakończyły. Runda 11 za moment. I mamy. Dobra, lecimy. B3. Okej. Okay. Niech będzie tak. I trochę Alechin powstał. No dobra, C5. A, przepchanie jest dobre, trzeba tak. Pyk, pyk, pyk. No i co? Ten pion zagrożony chyba. No tak, E6. No to czysty pion więcej, to biorę. Tak, przerzucę sobie skoczka na fajną pozycję. Jesteśmy w domu. Tak, może. Czyli że B8 jeszcze. No tu pewnie tak. Dobra, tak trzeba. Z powrotem. Skoczkiem nawet, a skoczkiem tu poszalejemy. Niech się tu przeciwniczka martwi. Może na tego końca. Jak wieża zagra na przykład tutaj, to jest strzał i tutaj jest opcja na D3. Dobra, wprowadzę sobie figurę do gry jeszcze. Zdążę tego gońca palnąć. No dobra, zbiję, bo mam opcję teraz taką, skoczek F3 na pionka i tutaj ewentualnie po wymianie gońców. Król F8 bezpieczny. Skoczek D4 też jest dobry. Aha, tu trzeba zagrać mi chyba.
żeby nie, tego skoczka nie wypuścić. Skoczek chce się wypuścić sam. Dobra, zbiję i chyba zbiję tego skoczka. Będzie ciekawiej. Jest ok. A, nie jest ok. Dobra, mam szacha. Nie jest do końca ok. Tu podstawiłem, tak. Dobra, ale teraz pytanie, czy tu skoczkiem nie zagrać? Chyba muszę, tak. Nie chcę za bardzo tego ruchu grać, ale muszę to obronić. To moje ryzyko, jak zwykle. Nieuzasadnione ryzyko. No to do góry idę tym pionkiem. Nie będę się szczypał. Już mogę królem w sumie też zastosować. Dużo dobrych opcji na pewno jest. Tu to wszystko dobrze się trzyma. I to chyba wystarczy. No i czas spadł. Dobra, 5,5. Tragedii nie ma, ale zły byłem strasznie na siebie. Mam nadzieję, że wasz odbiór nie będzie aż tak straszny wobec mnie. Dzięki za dzisiaj, dzięki za te emocje. Było ciężko, no ale sporo do poprawy jeszcze. Dziękuję serdecznie, trzymajcie się i do zobaczenia.